Cześć, siemanko, z tej strony Primax, jestem was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj jest Roblox i dzisiaj jest odcinek z nowej gry Minituna, tak się nazywa film. Wiem, że to nie jest jakaś bardzo nowa gra od Minituna, czyli twórcy od Piggy. Wiem, że nie jest to jakaś bardzo nowa gra, ale jest to całkiem nowa, znaczy dosyć już stara, ale właśnie gramy w tak jakby nową grę, bo w nią jeszcze nie graliśmy na moim kanale i tu mamy tych ludzi, możemy do nich sobie gadać. Busy, busy, busy. Always so busy, czyli że zajęty je. No dobra, ty jesteś zajęty. I to jest taki jakby otwarty świat w naszej Piggy właśnie. Tylko czekajcie, zmienię sobie tylko to kamera graphics, bo coś mi... O, teraz jest spoko. No i właśnie dzisiaj gram w taką grę, tak wygląda mój awatar w tym, bo można sobie zmieniać. Ja mam taki pistolet i tutaj mamy... To jest mój pokój, jest tak... Nie, to nie jest mój pokój. Się tu nie będę wkradać. Ja sobie ustaliłem, że to jest mój pokój zawsze, jak się bawię w to Piggy Intercity. O, to jest mój pokój. Właśnie tutaj, mieszkam se. I tu mamy sklepik, tu kupujemy różne rzeczy. Nagrywa się, nagrywa. Czekajcie, bo nie wiem, czy nie będzie widać tego paska. Tylko zrobię tak. O. Więc dobra. Tutaj mamy sklep i mamy tutaj różne jakieś itemki. Mam mega mało cebulionów, jak to mówi mój kuzyn. O nie, no i zbugowałem kamerę. O! Będziemy musieli ten charakter live. Dobra, takie rzeczy, tylko musimy dać niestety ten charakter. Bo mi jak widzicie tutaj... A mi nie opadnie jedzenie przypadkiem? I wyłącz to. Może jeżeli... Czy mi wypadnie jedzonko? Tak, wypadło. To ja szybko zbieram. Dobra. No nie! Znowu to zrobiłem. No ja tu jestem dzban, co nie? Zostawcie oczywiście łapeczkę w grę o subskrypcję oraz możecie udostępniać filmy waszym znajomym, na przykład, nie wiem, jak macie jakiegoś... Jak macie jakiegoś kolegę, to możecie mu właśnie udostępnić mój film, czyli po prostu, nie wiem, na Messengerze przesłać, byś nasz kanał po prostu się szybciej rozwinął. Nie musicie, ale miło by mi było. Więc dobra, tu leży moje jedzonko. Bum, bum. Jak się chodzi do sklepu, nie można dać pierwszych kamerek. Supplies, tutaj właśnie jedzonko i w ogóle... I tu bronię. I tutaj mam taką siekierkę, to jest moja najlepsza na razie broń. Zadaje najwięcej damage'a. I walczymy tutaj z zainfekowanymi, więc mam nadzieję, że wam się odcinek spodoba. A my teraz idziemy już na świat. To jest taka jakby kampa niezainfekowanych, więc dobra, idziemy. Wow, i właśnie jesteśmy. Ala jakaś tutaj biega. I tu są różne mapy. Będą update'y do tej gry, ale to są różne mapki, które możemy spodobać. Tam na przykład jest forest. I mamy, jak widzicie, taką... Pistolet fajny. Fajnie to wygląda, chyba zrobię sobie tak miniaturkę. Właśnie tak. O tak, że tak stoję i tak strzelam w tym obozie. Bo to będzie fajna miniaturka. Więc dobra. Wiem, że to nie jest nowa gra Minitune, nie musicie mi pisać o tym w komentarzach. Ta gra już jest dosyć stara, chyba już z 2 miesiące ma. Ale co tam. Po prostu tak nazwę. Więc dobrze. Oj, i jak widzicie jest zainfekowany. Czyli chyba, a nie, ale ma broń, ale słabą. Więc my tutaj pomożemy. No. To jest Kitty postać, ja jestem chyba po nim, ale to jest jakiś taki dziwny. Więc dobra, tam widzimy jeszcze jakiegoś przetrwańca. O nie! Czekaj, nie, to nie jest zainfekowany, to jest po prostu osoba, która ma włączone PvP z innymi ludźmi. Więc jakbym też miał włączone to PvP, mógłbym się z nim bić. Ale nie zamierzam. Nie zamierzam sobie tego włączać. Jest tu właśnie las. O, crowbar. Chyba mi się nie przyda. Ja mam crowbara. Więc dobra, mam jeszcze taki mały pistolecik. Aha, chyba jak jestem w shop, to starczy, że kliknę Q, to wtedy się wyjdzie. Dobra, fajnie wiedzieć, but... To mi się nie przyda. To jest jakaś Ellie. Tak, Ellie. To tak samo jak się w Piggy nazywa. Pozdrawiam Krykowiców, Limonito, chyba się tak nazywał, Limonito. Mr. Torpedia... Czerewskaj, czy Czerewski, nie wiem jak się to... Mówi, nie wiem. I jeszcze chyba kogoś tam musiałem, ale zapomniałem niestety jego nazwy. Kacper Kukuc też pozdrawiam. Gnomka, Playboxa. No i w sumie nie wiem. W ogóle my, ja i Michał znaleźliśmy nederyt na Śmieszkowicach, tak. Znaleźliśmy nederyt, więc już naprawdę fajnie. I nie wiecie ile. Nie wiem, czy nasz neder jest zbugowany, czy Michał coś ma jakiegoś mega farta, bo... Mamy, ja po 2 sztabki nederytu i Michał po 2 sztabki, naprawdę. Kiedyś będzie odcinek, w którym szukamy nederytu i wam to udowodnimy, że to nie są żadne haki czy coś, tylko naprawdę Michał to kopie. Nie wiem w jaki sposób, naprawdę nie wiem.
Jest to niesamowite, że on aż tyle tego wykopał. Ale dobra, dobra, ja bym sobie już wyszedł tutaj z forestu. Tam jest jeszcze chyba coś, bo coś widziałem. I chyba jest to Alice. Alice. Tylko teraz to znikło. O, tak, to są Alice. Dobra, idziemy do Alice, czyli do Piggy Book 2, chapter 1. 2. No tak, chapter 1. I za niedługo w ogóle wychodzi nowy chapter do Piggy Book 2. I to nagram na kanał. Jest to tak jakby Lighthouse, nie wiem jak to się mówi po polsku. Latarnia morska, no. Ale jak tam mini przesłał zdjęcie, to to było jakby takie miasto i powiedział, że to jest połączenie chapteru 1, czyli house, i połączenie city, czyli miasta. Więc, no, ciekawe mogło to być, naprawdę. No dobra, mamy tu... nie mogę się stać zainfekowany, bo wtedy wszystko ze mnie dropnie. Tutaj jedzenie mamy, coś tam, więc dobra. Chyba jak się trzyma... nie. O! Cyk! Pyk! O szlak, o szlak, o no, o no, o no, o no. Nie mam ammo. Nie mam ammo. Dajcie mi zaekwipować może łopaty. Bo to jest chyba dobre połączenie. Walenie raz siekierką, a raz łopatą. O, no! O kurzi! Dobra, weźmy ich, zabijmy! O nie! Zabili mnie! Nie zważałem... Nie zważałem na życie! Och, no! I teraz nie mamy tego. Ej, zmieniło się pistolet. A nie, on jest prosto, chyba nie doczytamy. Dobra, idziemy znowu na przygodę. Zabili mnie zainfekowani. Nie jestem jakiś bardzo dobry poprawnie. Teraz sobie pójdziemy do Refinery, czyli chapteru trzeciego w naszym księdze drugiej. On jest tam, w tamtą stronę. I tak fajnie by było, gdybyście udostępniali do tych znajomych innych. Byśmy się szybciej rozwijali. Fajnie by było po prostu. Kiedyś też, jakbym miał 100 tysięcy subskrypcji, to jest prawdopodobnie na 0%, wiem. Ale nie, tak się nie stanie, wiem o tym. Ale trudno, tak sobie mówię, że powstałby mój sklep i tam by była taka bluza, jaką mam na skinie w Minecraft. Więc naprawdę ciekawe, co tam jest. Aha, to jest góra. Tylko mi się tu nie doczytuje jakby teren. O! I byłby to taka jak moja bluza, czyli ta granatowa z creeperkiem. Z kapturkiem, fajna by była, były też spodnie by i może te butki, które mam, te takie cyjanowe. Dobra, na Refinery jest dosyć ciężko, sporo jest tam zainfekowanych. Nie ukrywam, mógłbym to jakoś przenieść? Nie, dobra, trudno, czyli atakujemy pierwsze czwóreczka, dwójeczka, czwóreczka, dwójeczka. Dobra. Czwóreczka i dwójeczka to najlepsze połączenie. Oh no. Czekajcie, są zainfekowani? Tak. Oh no. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chodź tu, Kitty. Bęc! I nie ma. Nos jej odcięliśmy, dobra. Chodź, girafi, dwóch girafich. Oj, Berry, nie, robi się niebezpiecznie. O, szlak. Ja tego znowu chyba nie przeżyję. Chyba, że... Dobra. Ładny miał kolor bluzy tak w ogóle. Ten giraffi. O, tu jest... O, szlak. Są zainfekowani. Hop. Boom. Czy to jest Ala? Ala! Jest tu. Też można powiedzieć teammate. Tutaj to są zainfekowani. O, no. Dobra. Pokonam sobie tego Berry'ego. Boom. Nie jestem jakiś bardzo dobry w PvP w tej grze. O kurde! O szlak, o szlak, o szlak, o szlak, o szlak. O no, o no. Dobra, sobie coś inni. To może damy radę? O kurde! Odsuń się, Wojtek! Co to było? Odsuń się! Nie gonieli! Zostaw ją! No, pięknie. Dobra. Mamy siekierkę. I lecimy pod jakieś zapasy z właśnie... Albo i nie! Bo musimy walczyć. O, co się stało? Aha. Nie wiem, co to było. Coś mnie chyba lekko zacięło, ale dobra. Tutaj wyważone są drzwi. Wyważone są drzwi. O, tu chodźmy, bo tu chyba coś będzie. Jest szałą, ale my tego nie potrzebujemy. Czyli po polsku łopata. Sami mówię po angielsku, bo mi tak wygodnie.
Więc dobrze. Gdzie jeszcze mogą być jakieś bronie? Dawno nie było w ogóle Robloxa, tutaj bat. Nieprzydatne, bo to jest bardzo słabe. Czy to... Myślałem, że to pistolet. Wiem, w jakim miejscu są często pistolety. Jest to w takiej jakby kawiarni. No tu ktoś był? Eli, dobra. Eli tu wszystko obrabowała pewnie mi. Eli to niedobry słoń. Tu, w tym miejscu już są często broń. A niestety nie tym razem. Bat. No dobra, to jest chyba obrabowane przez przetrwańców, więc chodźmy może teraz do City. No City i odwiedzimy Mala. Co wy na to? Według mnie Mal to by było fajne. Czekajcie, muszę sprawdzić, czy się nagrywa, bo ja czasami serio mam taki stres, że ja mówię do was, a się nie nagrywa. Ale na szczęście nie tym razem. Więc idziemy sobie do City. No dawno nie nagrywałem Robloxa. Fajnie. O! Ktoś za nami jest. Hop! Benz. To jest naprawdę dobre połączenie. Siekiera i łopata. O, jak widzicie, mamy City. Ten odcinek chyba będzie trwał tak około 22 minutki, coś tego typu. Około. Hop. Musimy się przygotowywać. To takie hop, hop. No i to jest zdalne połączenie. Ale coś mi się nie wgrzywuje czasami. I myślałem, że ja mam mega lagi na Robloxie, a po prostu ja miałem w ustawieniach jakieś graphic quality jakieś mega słabe. To dlatego. Tam są zainfekowani, ale my ich ominiemy. A nie zauważyli nas. Oto lamus. Dobra. Ja tak mówię, że są lamusami, a ja zaraz się dam zabić. Na więcej niż 100%. Trudno. Oj. Nie, to nie zainfekowane. Bo zainfekowani się tak ruszają dookoła, tak jakby jak soldiery. Na przykład. O nie, co ty? Skacze. O, to jest chyba zainfekowany, bo on tak chodzi sztywnie jakoś. Więc podejrzewam, ale dobra. Wchodzimy sobie do Mala. W Malu jest, są zazwyczaj słabe itemki. Oj, crowbar. W sumie crowbar nie jest taki zły jak dla początkującego, ale dla mnie jest słaby. Tam jest ten crowbar. Tu sobie idziemy. W pokoju George'a może coś będzie. Odkryliśmy George'a? No tak jest. Pistolammo. Patrzcie, mamy pistol. Będziemy mogli strzelić. Patrzcie, mam ammo. Haha, będziemy mogli zastrzelić zainfekowanego. Hop! Kurczę, tam się nie da. Dziwne, że tam się nie da. Powinno się dać. Powinna tam decha zastawiona. W końcu jakby tu szliśmy, to zostawiliśmy to dechę. To co, ktoś ją zjadł? Czy akurat zjadł? Mógłbym, nie wiem, połamać, ale nie zjeść. To drewno w końcu jest. Dobra, teraz idziemy do City i ja już wyciągnąłbym ten pistolet. Bo miasto, w mieście jest dużo zainfekowanych. Prawda? Nie, ją nie zmarnujemy na to. Bup. Dostała. W twarz. Benz i... Dostała. Shotgun ammo. Czekaj, czy my mamy shotguna? Nie. To nie, przecież my mamy tego. Chyba MSG on się nazywał. Z tego, co mi się wydaje. Więc dobra. Idziemy sobie na górę. Tu... Oh! MSG kolejne! Będzie dla mojego kuzyna. Chyba, że on nie ma. What? Mam dwa MSG. Wow, co się kurde belemole stało. Właśnie mówiłem, że w City jest są dobre dropy itsów, ale... Oj. Dobra, wykorzystujemy. Pistolammo. Pęd! Nie zraniła go! Zlagowało się coś, kurde. A! No kurde, no co to było? Czekajcie, była jakaś porada, jak zostawić swoje itemy, chyba się zresetować. Tylko wtedy mi upadnie jedzonko. Chyba było wyjść z gry metoda. To co? Wychodzimy? Wychodzimy! Tak, metoda wyjście z gry... A, czemu mi z Robloxa od razu wywala? Dobra, jak to się tutaj ładuje, to ja wam chcę powiedzieć, że szykuje się... nowy odcinek na Wojtek Versus. Tak, będzie to odcinek z jak jem żółte jedzenie przez 24 godziny, więc naprawdę ciekawy odcinek, więc padajcie, jak was to ciekawi, no i widzicie, wszystko mam zachowane, więc to jest fajna taktyka, naprawdę spoczko. Więc dobra, teraz pójdźmy może do cyrku, tylko w cyrku jest mega, mega niebezpieczny. To jest chyba miejsce, w którym jest najniebezpieczniej z całej mapy, więc... No, Adam mi mówił też, że jest metro, ale ja mu nie sądzę. Ala znowu tu jest.
Poczekajcie na moment. Dobrze, już jestem właśnie. Ile się już nagrywa? 15 minut? Już! To minęło jak, kurczę, nie wiem, jak 5. Nie było mnie na chwilkę, ale już wracam po krótkiej przerwie. Więc idziemy sobie teraz do cyrku i to już będzie ostatnia nasza lokalizacja. Chyba, że do cyrku lub na station. Nie, ja bym poszedł na station, wiecie czemu? Tam bardzo często są bronie. Więc ja bym poszedł na station. Jestem trochę zmęczony. Więc dobra, ja bym poszedł na station właśnie. Tu ludzie coś piszą. I w ogóle w Piggy następnym razem, dlatego nagram ten chapter, bo mam prywatny serwer w Piggy, tak, bo jest za darmo. Więc jak nie macie, to możecie odebrać, bo on jest za darmo. Czekaj, co tam? O, auto! Ja mam chyba ten. Nie mam? Ostatnio zbierałem. A nie, bo ja to zbierałem na koncie Zak. Co to było? Śmiech. Na koncie Zak to zbierałem. Nie na tym niestety. Ale może w tym jest paliwo, kto wie? Nie, nie ma. Jak widzicie, autko. A nie! Nie. Nie ma. Niestety. Tam teraz za tą górą wyłoni nam się station, więc uwaga. O, i widzicie? Mówiłem, jest. O, mamy tu zainfekowanego. Więc walimy. Hop! Bęc. No to jest najlepsza taktyka. Łopata i właśnie siekierka. To jest naprawdę dobra taktyka. Więc ja trzymam... Mam siekierwego, ale trzymam... O, kolejny. O, szlak. O, no. Tylko to jest najgorsze, że... To jest takie, że ja teraz walę, a... I się zatrzymuje, a oni zdążą mnie walnąć. Jest ich tu zdecydowanie za dużo, no patrzcie. Nie powiecie, że nie. No, wy widzicie, ile tej hordy tu jest? No naprawdę, o ja cię, nie wierzę. Ile ich jest? Jak oni mogą... Czekaj, ja mam, mo! No, to jest zepsute. To nie działa tak, jak powinno. Musimy zrobić jakąś tą... Czekajcie! A! To się nie opłacało! Mam już... Jestem już taki blady, można powiedzieć. Kurde, no gonią mnie! Zostawcie mnie! Zrobię wszystko, ale mnie zostawcie! Tutaj nam się zainfekować. Nie! Nie damy. Dranie jedne. A no kurde, z dwóch stron. No rozkacz na ten boom! Patrzcie, jak ich wyrolowałem. Teraz uciekamy, nie, no to nic nie dało. To totalnie nic nie dało. Dobra, teraz... Za niedługo może będzie update, że dodadzą nowe mapy. Mam nadzieję, mega bym chciał. Ja nie wiem, ile oni mnie tak mogą gonić. Bad. Dobra, tego się pozbyliśmy i przed tym już niestety musimy uciekać, bo patrzcie, jaka zgraja. Jeszcze tamty się dołączył, nie no. Tego Richarda możemy jeszcze zabić. Ale mi się on kojarzy z takim typowym imieniem Richard. A nie, to jest Alice, to chodźmy sobie do Alice. Oni są aż tak blisko. O! Ty, coś ich... Patrzcie, chyba się zmęczyli. Uciekamy przed zainfekowanymi. Oni się zatrzymali, jak próba w nich szczędziła. Oni się tego nie boją. To twardziele z nich. Dobra, idźmy bliżej tędy. Więc dobra, i właśnie na prywatnym serwerze ustawię sobie bota. Będę grał na prywatnym serwerze. I to będzie moja pierwsza reakcja, bo nie będę wcześniej w to grał. Więc fajnie. O, dobra. Się zatrzymali, powiedzieli sobie już, nie, on jest za daleko, mi się już nie chce iść, nogi mnie bolą, poczekam na inną ofiarę. Tak sobie dokładnie powiedzieli. Te dziady jedne. Dobra, jesteśmy w Alice. Czy właśnie chapter pierwszy, księdze drugiej. Fajnie to działa, tak można mapy zwiedzać. Fajnie, elegancko. Ha! Nie ma tu nikogo, nie, jest jedynie woda. Mam już duże pożywienia, więc spoko. I trzeba go wykorzystać, widzę. Zanekwipujmy sobie, czekajcie. Anekwipujmy sobie to. Anekwip! Q, Q, Q. Q,
gdzie EQ? Co? Oni za mną poszli w końcu? O nie. Mi się to nie podoba. Mi się to nie podoba. Mi się to bardzo, bardzo, ale to bardzo nie podoba. Ale teraz woda. Ale equip. I nie mamy jedzenia? Ła! Pędz! Dostanie po łbie. Masz, Mauzy! I ciebie! Pędz! Poradziliśmy sobie. Myślałem, że damy radę. Ale oni jeszcze mogą iść. Nie, zabiliśmy wszystkich. Chyba, że niektórzy stchórzyli. Dobra. Tu nie ma tego przejścia. Bardzo ciekawy jakby easter egg. Bo tu było przejście, a teraz nie ma. Nie wiem czemu. Dlaczego? Nie wiem. Nie mam bladego pojęcia. Dobra. Wrócimy się do bazy chyba i będziemy kończyć. Ta w ogóle są, jak widzicie, te. Jak to się nazywało? Jeszcze do schul chciałbym pójść w sumie. Jak to się nazywało? Jocie, no co oni robią? Bucklers, chyba to się nazywa po angielsku. Lornety, tak. Lornetki. To w tamtą stronę jest chyba schul. No, chyba tak. Chyba tak. Patrzcie, to są moje oczy. Które nie są jeszcze zainfekowane. Chciałbym wam pokazać, jak wygląda, jak się zamienia w zainfekowanego, ale niestety nie mogę, bo patrzę na mój ekwipunek, ja bym to wszystko stracił. Mam pełno itemów, więc to się nie opłaca. Więc naprawdę, to się nie opłaca. Więc dobra, idziemy sobie teraz właśnie do... schół. Tak, to jest szkółka i tam też jest dosyć ekstremalnie. Więc niestety, ale wszystko dla filmu. Jak zginę, to będzie klops, bo mam też dużo jedzenia. Znaczy, właściwie, to właśnie nie mam jedzenia. Mam jedynie picie. I to jest bardzo słabe, bo za moment będzie mi się już zdejmowało HP przez jedzenie. No i właśnie w tym momencie. To się dzieje. Szybko dajcie mi jakieś żarcie, jacie. Co? W szkole jest tyle zainfekowanych? Myślałem, że mniej trochę. Dajcie mi fasolkę, bo tu pożywienie to fasola. Jest fasola! Na zawołanko. A! O! Dobra. Food. Wow. O! Kurczaczki! Jedz! To raz jadliśmy. O nie! Jesteśmy... Czy to koniec? Nie! To nie koniec, to nie koniec. Chodźmy do pokoju Bani. To nie pokój Bani. Pomyliły mi się pokoje. O nie, Edward! 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 Zostaw mnie! Jeszcze raz mnie chyba ktoś uderzy i będzie infekcja. Co za dźwięki? Co to? Jakieś walenie takie... Bub, 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 bub. To jest ręcznie jedzenie! Ho, ho. Hop. O nie. Rush. Siostra Rasha. Dobra, ja stąd uciekam. To jest... Co to jest? Kolejny zainfekowany. To jest za bardzo ekstrem. Dobra, wiecie co? Nie stałeś jeszcze zainfekowany? Hop, hop. Dobra, zamieniam to z prędkością światła. Szybko jak mogę! Zamieniłem się. Zamieniam się. Hop, hop. No i zginąłem. Dobra. Fanka Bobo. O nie, Fanka Bobo, wiem kto to Bobo. Dobra. Tak, może zrobię jakoś sobie miniaturkę. Patrzcie, tak. Uwaga, miniatura. Pyknięta, nie wiem czy się zrobi, ale w dół. Więc jak ktoś... Czekajcie, napiszę. Czy ktoś sobie na mnie... Ktoś... Czekajcie. Ktoś... zamieni MSG za shotgun. Nie, to powinno być na odwrót. Ja dam
Jadam MSG. Napisałem na czacie, nie wiem, czy ktoś się zgodzi. Trendy coś. Nie wiem, czy ludzie... You just walk it in your hook to the oven? Nie wiem, co ty mówisz. Ok. On napisał ok. Jestem w bazie. Jestem w bazie. Tylko jak on mnie okradnie, ja powiem pierwsze ty daj. Czy ktoś się zamieni? Nie wiem. Nie wiem. Jakiś tutaj się zgodził, jakiś Pumix. Więc nie wiem, czy tu będzie Pumix. Nie wiem, czy będzie. O, tu mam celowniczek. Dobra, wątpię, że on przyjdzie, ale jak przyjdzie, to spoko będzie. Się wymienimy, ale powiem pierwsze ty, jak się nie zgodzi, to wyjdę, to zakończę film. I trudno. Powiem, że było trzeba... Powiem, że Clawfing, da się? Clawfing Dog, już myślałem, że to ten... Dobra, on chyba nie przyjdzie. O, on też ma jakąś broń. Doggo! On miał chyba też MSG. Doggo, doggo, doggo. Doggo. On też ma MSG. O, co to? Ja, dobra. Nie, olewamy ich. Więc dobra, widzowie, jak wam się podobał ten odcinek, to zostawcie łapeczkę w górę. Jak widzicie, mam to swoje MSG. Mam dwa takie. Więc jak chcecie, to zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję, więc dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i pa, pa!